Mimo wszystko ta przestrzeń wolności, zwłaszcza wolności dyskusji, jednak jest dość szeroka. Wolność jest jednym z kluczowych pojęć naszej zachodniej cywilizacji. Moglibyśmy spojrzeć na historię nowożytnych czasów jako nadzieję ludzkiej, kulturowej i historycznej emancypacji, jako na historię walki o wolność. Tania wolność to wolność animalna, wolność zwierzęcia, które zostało wypuszczone z klatki, które może robić sobie co chce. Dopiero droga wolność, połączona z poczuciem odpowiedzialności, jest naprawdę ludzka. Pierwsze skojarzenie, jakie mamy w roku 2018, jest związane z odzyskaniem niepodległości przez Polskę przed 100 laty i z tym, że to święto przez cały rok celebrujemy. Drugie skojarzenie jest bliskie pierwszemu, bo z kolei za rok będziemy świętowali 40-lecie prawie demokratycznych wyborów, kiedy wreszcie w Polsce upadł komunizm i Polska w sensie rzeczywistym po II wojnie światowej stała się niepodległym krajem. Widmo komunizmu już nie krąży nad Europą. Jego miejsce zajął populizm, mieszanka nacjonalizmu, ksenofobii i fundamentalizmu religijnego. Populiści świętują obecnie wielki sukces wyborczy w postkomunistycznych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, ale odnoszą go również w krajach zachodnich z ugruntowaną, długą i nieprzerwaną tradycją demokratyczną. Pan profesor mówił o populizmie. I populizm jedno z urządzeń, które populizm używa, to zamiast demokracji coś takiego jak majorytaryzm. Jeśli głosowaliśmy, wszystko inne nieważne. To we wszystkich krajach ta sama historia. Nie ma to, co Amerykanie nazywają checks and balances, jak po polsku nie wiem. Ale jest, było głosowanie, znaczy jest demokracja. Ja tak nie myślę. I kiedy ja mówię o bazie bezpieczeństwa Izraela, ja mówię o liberalnej demokracji ze wszystkimi pojęciami włączonymi z nimi. Dla mnie ani demokracja, ani wolność nie są stanem stałym. Demokracja i wolność to coś, za co my wszyscy chcemy walczyć i musimy walczyć. Wolność jest piękna, jest wyczekiwana, jest wymarzona, jest wytęskniona, ale trzeba o nią dbać, bo ją bardzo łatwo stracić.